W dzisiejszym filmie zagramy sobie w coś innego niż Pet Simulator, ale zagramy w gierkę bardzo podobną do Pet Simulatora, bo tutaj, no podobnie jak w Pet Simulatorze, rozwalamy tak coiny. I powiem wam, że ta gierka jest naprawdę mega dobrze graficznie zrobiona, dopiero co wyszła tak naprawdę. Jakby tepety tutaj też w sumie fajnie wyglądają, no nie są takie typowe Pet Simulatorowe tepety. Zobaczymy, o co tu chodzi, może ta gierka będzie lepsza w sumie od Pet Simulatora. Jakby jeżeli chodzi o Pet Simulatora, no to powiem wam, że dzisiaj nie mam totalnie pomysłu, co nagrać z tej gry. A więc zagramy sobie w coś innego i też przy okazji opowiem wam o jakichś likach ewentualnie z Pet Simulatora, które mamy. Ale no do samego Pet Simulatora dzisiaj mi się nie chce wchodzić. Dobra, mamy jakieś 200 coinów w ogóle tutaj. Pójdźmy sobie, nie wiem, na jakieś jajko otworzyć. Tu są jajka w ogóle. Co tutaj jest tak naprawdę? Dobra, jakby tutaj nam się coś pokazuje. Tu mamy jakieś split pet. Aha, i to dwa pety mi da trzy, jak to działa? Aha, coś takiego tutaj mamy. Tu się nie otwiera jaj, tylko tu się jakby pety splituje? Mamy jakiegoś takiego drugiego peta. No i mamy takiego peta tutaj. Dziwne, powiem wam. No ale no coś troszeczkę innego. By tutaj w ogóle mamy jakąś taką skrzynkę. Tu potrzebujemy jakiegoś klucza. Powiem wam, że naprawdę ciekawa gierka może być. Tu jakieś takie gemy mamy. W sumie to nie gemy, tylko takie chyba emeraldy bardziej tutaj są, z tego co mi się wydaje. Tu mamy też w ogóle jakąś skrzynkę grupową. Może sobie tą skrzynkę też odbierzmy przy okazji. Sklejmujmy sobie tą skrzynkę i co dostaniemy? Jakieś potki dostaliśmy. Tylko one od razu mi się odpaliły. Co na minęło, to są potki, no to słabe te potki są. Od razu się odpalają. Dobra, jakby musimy zbierać teraz więcej coinów w takim razie. Żeby tutaj do drugiej strefy się dostać, jakby nie wiem ile jest w tej gierce stref. Mam nadzieję, że trochę odblokujemy. Czy teraz te pety znowu możemy zesplitować, jakby na przykład tego rakuna tutaj spróbujmy. I możemy, i tutaj tego tak samo możemy. Aha, i mamy kolejnego tutaj. Jak to działa w ogóle, czy jakieś losowe pety dostajemy, czy cały czas lepsze? Na przykład tego jakbyśmy chcieli. Znaczy dobra, coinów nie mamy. Jakby możemy szybko się mnożyć te pety tak dziwnie. Dobra, teraz mamy już 4 pety i mamy takie pety, no nie są za dobre. Pójdźmy sobie tutaj zobaczyć, co tu dalej jest, bo tu jakieś skrzynki takie widzę. Tutaj też jakieś silver klucze potrzebujemy do tego. Tutaj tak samo. No jest to coś troszeczkę innego, powiem wam, niż taka typowa gierka, gdzie otwieracie jajka, coiny farmicie, bo jajek tak naprawdę się nie otwiera. I tu w ogóle jakiś upgrade jeszcze widzę. Tu mamy pet inventory i magnet. Za coiny mamy magnet. Dobra, to kupmy sobie jakby magnet na pewno. Będziemy mieć większy magnet w tej gierce. Nie wiem, powiem wam, że mega ciekawa gierka. Tylko czy tu da się zrobić, żeby jakby wszystkie pety naraz wysyłał? Tu mamy jakieś opcje. Aha, autoatak mamy. Zero bucks jest autoatak. No dobra, to kupmy sobie ten autoatak. Same pety będą nam atakować. Szkoda, że nie za darmo. No ale no dobra, w taki sposób pety będą nam same atakować i my nie będziemy musieli atakować. I tu możemy znowu te pety splitować, tutaj sobie posplitujmy te wszystkie pety. Zobaczmy, może coś ciekawego nam wyleci, jeszcze tutaj tego możemy też przesplitować. I jakie teraz mamy? No teraz mamy jakieś takie, no znowu nie mamy najlepszych. W ogóle ile tych coinów tutaj jest? Dobra, jakby zbieramy 2500 coinów, pójdziemy na kolejną mapkę, zobaczymy co tam jest. Tam będą jakieś właśnie może te klucze w końcu do pozbierania. O, dostałem w ogóle jeden silver klucz, jakby nie wiem za co go dostałem, ale za coś go dostałem, tylko tą silver skrzynkę musimy znaleźć. Ona chyba już nam znikła niestety. Tu mamy tylko gold skrzynkę. O dobra, teraz tutaj mamy tą silver, jakby otwórzmy sobie tą silver, co tutaj nam poleci. Gemów trochę, no i boost na minutę, no to tak nie za dobrze. Nie za dobre rzeczy. Dobra, już mamy prawie 2500 tych coinów tutaj. Dobra, mamy 2500, odblokujmy sobie teraz tutaj tą mapkę. Zobaczymy co tu będzie, tu w ogóle musimy przejść przez ten portal i nam się coś tlepy. Aha, tak nam się otworzyło w sumie. No nie, no powiem wam, że graficznie naprawdę gierka dobrze zrobiona. Jest całkiem ciekawa. No i tutaj mamy zimowy world. Czy tutaj mamy jakieś dziwne rzeczy nowe? Tutaj mamy plus jeden pet equip w ogóle. Tu mamy znowu większy range magnetu. I tu mamy jakieś monty. Mont cover. Aha, możemy sobie przerobić peta na jakby monta chyba. I będziemy na pecie mogli jeździć? Chyba tak to będzie działać, powiem wam. Dobra, jakby niech to się trochę porozwala, zobaczymy, co nam się zbiera. W ogóle ciekawe, czy tu są takie normalne jajka, no bo te pety możemy sobie splitować cały czas, ale czy tu też mamy jakieś normalne jajka? W ogóle tego peta spróbujmy tutaj przesplitować. Może nam jakieś nowe wyleci z tej mapki i wyleciał nam jakiś nowy. Co on teraz daje? 56 damage już nam daje, więc dobra, załóżmy sobie go. I znowu możemy tutaj przesplitować tego peta. I tu w ogóle też kluczyk mamy kolejny. To te klucze z dropu lecą. Dobra, i powiem wam, że chwilę przewczę mi całą mapkę w ogóle mamy zawaloną tymi coinami. Jakby, czy może jakiś gold klucz mamy? Tutaj w ogóle, jak jeździć na tych montach tak naprawdę? Nie wiem, tutaj kupmy może sobie plus jeden pet equip, chociaż nie stać nas w sumie na to. Tutaj na pewno na magnes nas stać, kupmy sobie ten magnet. Zobaczmy te monty. Tutaj na przykład tego byśmy chcieli skonwertować. Kurczę, gemów potrzebujemy, emeraldów więcej. Spróbujmy te emeraldy w jakiś sposób uzbierać. Spróbujemy tego monta sobie zrobić na początku. Ewentualnie jeszcze możemy znowu jakby te pety posplitować. Czy jeszcze mogę je splitować? Chyba już nie mogę. Dobra, spróbujmy może kolejną mapkę odblokować. Może tam będzie więcej jakby tych rzeczy z gemami, bo tu strasznie dużo ludzi to wszystko rozwala. Mamy już na kolejną desert mapkę teraz. Zobaczymy co tam będzie na tej desert mapce całej. Jak ta desert mapka będzie wyglądać, bo jakby powiem wam, że gierka graficznie, no tak jak mówię, wygląda naprawdę giga dobrze. Dobra, tu jeszcze mamy te pety. Możemy jakby znowu te pety przerobić sobie i wtedy wyjdą nam pety z tej mapki chyba właśnie. Pingwiny nam w sumie wyszły. Dobra, tutaj dopiero mamy nowe pety. Tutaj mamy w ogóle takich faraonów. Jakieś tutaj mam maszynkę do
goldów. Spróbujmy wszystko dzisiaj w tej gierce odblokować, zobaczymy do czego dojdziemy. Bo powiem wam, że no jakby pod względem modeli fajnie to wszystko wygląda. Dobra, te pety sobie posplitujmy, teraz za 3000 je możemy splitować. I wyjdą nam teraz właśnie nowe pety z tej desert mapki. Tylko no dalej gemów tu nie mamy niestety. Dobra, załóżmy, a w sumie nam się zakładają cały czas najlepsze. Dobra, znowu jakby sobie tutaj kliknijmy, żeby jeszcze nam jakieś pety wyleciały. Może w końcu coś lepszego nam wyleci. No na razie tak nie za bardzo, powiem wam. Dobra, spróbuj te gemy zbierać. O, tutaj mamy jakby te gemy. Dobra, trochę nam wyleciało, chociaż nie dużo. Tutaj jeszcze mamy. I tutaj w ogóle dwie skrzynki znowu mam. Dobra, to jakby te skrzynki otwórz. Może z tych skrzynek nam wyleci. Chociaż nie, jedną w sumie mogłem otworzyć. Jakby dwa klucze mieliśmy, nie dwie skrzynki. Tutaj jeszcze jakieś gemy są. To tu sobie to rozwalmy. No 7 gemów mi brakuje, w sumie to emeraldów. Żeby zobaczyć, jak będą te monty działać całe. Dobra, mamy 209 tych gemów. Wróćmy się na wcześniejszą mapkę i zrobimy sobie tego monta i zobaczymy, jak to będzie działać. Czy ja będę mógł na tym moncie jeździć, czy coś takiego? No mam nadzieję, że będę mógł na tym jeździć w sumie. Dobra, tutaj mamy to do przerabiania tych montów. Dobra, zróbmy sobie z tego tylko nie, tutaj 400 potrzeba. Tutaj 300. Dobra, tutaj sobie zróbmy i zobaczymy, jak to będzie działać. Nie mam pojęcia, co się stanie. Dobra, i tu mamy nowego monta. Aha, i możemy sobie jeździć na takim w sumie pecie. No dobra, to w sumie mocne to jest. I sobie śmigacie szybciej w sumie. Tylko tak dziwnie jakoś się tak śmiga trochę. Tu mam maszynkę do fuzowania na pewno na goldy. Tutaj kolejny upgrade magneta musimy sobie zrobić. Dobra, to niech to znowu się przyfarbi trochę, byśmy się do kolejnej mapki w takim razie dostali. Ewentualnie jeszcze dalej możemy te pety znowu splitować, żeby nam może jakieś lepsze wyszły, ale no na razie same słabe nam wychodzą. Nie, powiem wam, że chyba w sumie jajka bym wolał otwierać, aniżeli tak cały czas te pety splitować. Ale dobra, niech się trochę więcej teraz przyfarmi, żebyśmy odblokowali właśnie tą oceaniczną mapkę. I jeszcze w ogóle tu nam coś się pokazuje. Aha, to jest teleport za Robux, no dobra, to podziękuję. Tu jeszcze jakiś rabir w ogóle chyba jest. A nie, to jest nasz mont w sumie. Dobra, i chwilę się przyfarmiło i mamy kolejną oceaniczną mapkę, bo zobaczymy, czy to jest ostatnia, czy to nie jest ostatnia. Chyba wydaje mi się, że nie, bo tak się długo odblokowywuje ta mapka. Dobra, i tutaj mamy tą mapkę. I tu jest taka oceaniczna mapka. Tutaj mamy na pewno u góry, widzę jakieś upgrade'y. Tutaj skrzynki kolejne, chociaż tych skrzynek w ogóle nie mogę otwierać, bo te klucze nie chcą lecieć. Tu znowu mamy plus jeden pet equip. Tylko znowu za te emeraldy zakichane. Tu mamy w ogóle tę skrzynkę, którą możemy sobie otworzyć. No tu nam wypadło trochę emeraldów. I w sumie nam wypadł boost na laka. To możemy sobie jakby te kamele tutaj zesplitować. Może nam coś wyleciał. O, jakiś wyleciał nam nowy jeden. Jeszcze czy mamy coś do przesplitowania. Tutaj jeszcze jednego mamy. Tutaj też tego peta sobie zróbmy. Nie wiem, jestem ciekawy, czy tutaj jeszcze coś ciekawego znajdziemy. Tu jakiś wulkan w ogóle będzie. Ale ta mapa tutaj podwodna też fajnie zrobiona. Oj, tutaj w ogóle gold skrzynkę możemy sobie otworzyć. Mamy gold klucz. Zobaczmy, co z golda nam wyleci. Trochę więcej gemów. Czy tu w ogóle w tej gierce trade jakieś są? To jest ciekawe. Tutaj mam jakieś masterki w ogóle. Nie zauważyłem, tu mam masterki normalnie. Ale czy trade tutaj są? Chyba nie ma tu trade'ów. Tu możemy sobie w ogóle autosplit odpalić. Dobra, to sobie odpalmy ten autosplit. Będzie nam samo się splitować, jakby pety będą nam się splitować. Będą nam się lepsze zakładać automatycznie. Dobra, niech to chwilę się znowu tutaj powiem wam, że to przyfarbi w takim razie. Jakie w ogóle teraz pety mamy? No teraz mamy takie szarki tutaj, które dają 1500. Ta wulkaniczna mapka to chyba będzie już ostatnia, tak mi się wydaje. Tam w ogóle jakieś łowienie jest. Rainbow Fishing. No, to powiem wam, że tam dalej już będzie chyba ciekawie, tak mi się wydaje. Bo na razie, no, jest taka gierka zwykła, że sobie jakieś pety otwieracie, jajka, znaczy w sumie to nie ma jajek, ale że jakieś pety sobie dorobicie, jakieś skrzynki otwieracie i tak dalej. Przydałoby się coś takiego ciekawszego tutaj. I powiem wam, że teraz trochę musiałem zostawić AFK, ale już raczej będzie mieć te 850 tysięcy. Dokładnie tak, możemy sobie tutaj teraz lava stref odblokować, no i zobaczymy, co tu będzie. Czy tu dalej będziemy mieć tylko, nie wiem, jakieś rozwalanie coinów i tak dalej. Czy w końcu będzie coś innego? Jakby to było jakieś rainbow łowienie właśnie. Rainbow fusing tu jest, nie fishing. No dobra, to trochę inne. Dobra, jakby chyba ostatnia mapka nam tak naprawdę została do odblokowania i ta będzie już mieć wszystko. Zobaczymy, jak będzie finalnie ta gierka wyglądać. Tutaj powiem wam, że dosyć drogo jest. I tutaj też widzę, ktoś ma jakby takiego peta w ogóle. Co tutaj mamy? Tutaj jakby też możemy sobie te pety zesplitować. Posplitujmy sobie te pety, żebyśmy mieli pety właśnie z tej mapki. Tylko problem jest taki, że coinów w ogóle nie mam już, żeby splitować te pety. Tu mamy na razie takiego w sumie jednego. Musimy jakoś coiny zarobić na zesplitowanie tego peta. No na razie powiem wam, że za dobrze nam to nie idzie. Tutaj do ostatniej mapki 3 miliony teraz potrzebujemy. Tutaj w sumie możemy sobie tę skrzynkę otworzyć, bo tu mamy. Dobra, i tutaj jeszcze jedną to możemy w sumie sobie otworzyć. Od jakiegoś ekstra laka dostaliśmy. No lipo, że tutaj żadnych takich lepszych kluczy nie mam. Żaden jeszcze jeden nie wyleciał niestety. Dobra, jakby końcówka nam już tego tutaj wszystkie została. Jeszcze sobie może tego jednego peta tutaj zesplitujmy. No i tu jakiegoś takiego mamy peta. Całkiem mocnego, powiem wam, epika trafiliśmy. Dobra, to trafiliśmy dosyć mocnego peta. Dobra, zróbmy to teraz tak, że tutaj sobie kliknę w opcjach jakby taką jedną rzecz, żeby automatycznie mi splitowało pety. Ogarniemy sobie jakieś lepsze pety i spróbujemy dostać się do ostatniej mapki, no bo tamta, powiem wam, że fajnie wygląda. To jest chyba ostatnia, tak mi się wydaje. I tu więcej miejsca w ogóle nie mam w ekwipunku. Dobra, muszę posuwać jakieś pety w takim razie. I tu w ogóle da się zaznaczyć, tak jak w starym pet symulatorze, jakby gracze nowego pet symulatora pewnie nie znają tego, bo no w nowym pet symulatorze ma się nieskończoność w ekwipunku. Możecie mieć nieskończoność petów w sensie, ale w starym właśnie budkę zaznaczyć.
wypuszczanie. Dobra, niech się przyfarmią lepsze pety nam. Dobra, jakby chwilę się to farmi, już wydaje mi się, że mamy całkiem niezłe pety. Zobaczmy, jakie w ogóle tu mamy teraz pety. Chociaż powiem wam, że my to nie mamy petów, jakby nie otwierało się za bardzo. Musimy chyba sami sobie dopiero posplitować te pety. No tutaj znowu jakiś słaby nam wyleciał. Tutaj mamy jeszcze jednego. Też możemy sobie go zrobić, cyk. No i mamy takiego. Tu jeszcze pozbierajmy te coiny. Może jakąś skrzynkę w sumie otwórzmy, żebyśmy laka dostali z niej. Tylko tu żadnej niestety nie widzę. Tego magneta możemy znowu sobie zrobić. Tych gemów w ogóle nie chcę Powiem wam, że te gemy w ogóle nie lecą praktycznie. Tutaj w ogóle ta lawa chyba tak nie w tą stronę, chociaż nie, w dobrą stronę leci. Tu jeszcze mamy jakąś skrzynkę, chociaż nie, tutaj też nie możemy. Dobra, na razie mamy takie pety. Kliknijmy tutaj ten autosplit i niech się zrobią nam lepsze pety i spróbujemy wyfarmić tutaj do tej mapki. O, teraz jakiś lepszy nam wyleciał. No, taki powiedzmy w miarę. Dobra, niech się jeszcze to przyfarmi. Dobra, i powiem wam, że to już mi długo zajęło, ale mamy tutaj w końcu chyba ostatnią mapkę, tak mi się wydaje. Jakiś fantasy world czy coś, tutaj będziemy mieć jakąś fantasy mapkę, będziemy mieć prawdopodobnie tutaj. No i zobaczmy, jak to tu wygląda. No i tu mamy fantasy world i tu mamy coming soon. Tu mamy coś takiego, tu mamy jakby kolejne upgrade'y, nie upgrade'y. No powiem wam, że ciekawa gierka. Jak ją rozwiną, to może coś z tego będzie. Sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla i do następnego.